To, co chyba najczęściej przyciąga cudzoziemców do Polski, to chęć prowadzenia działalności gospodarczej. Dopiero później zawierają związki małżeńskie, popełniają przestępstwa, płacą alimenty, dziedziczą, a na końcu umierają. I po to jesteśmy im potrzebni. Dlatego warto znać Legal English. Witam serdecznie. Nazywam się, jak już Państwo wiedzą, Szymon Krzyszczuk. Jestem praktykującym prawnikiem, notariuszem, tłumaczem przyjemnym języka angielskiego, a moją wielką życiową pasją jest nauczanie Legal English w założonej przez siebie szkole Legal English Center w Warszawie. Na moim kanale dzielę się z Państwem moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam. Również w dzisiejszym odcinku nie opuści nas nasz rodowity Anglik, Anthony, niezastąpiony. Witaj, Antku. Hello, I'm still Anthony Galtz and I'm here to help you understand legal English. Przypomnijmy pokrótce, że rozwiązać małżeństwo przez rozwód to to dissolve marriage by divorce. Sąd może rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie, by no fault divorce, z wyłącznej winy jednej ze stron, by sole fault of one party, oraz z winy obydwu stron, czyli by fault of both parties. Nie wiem jak u Państwa, ale przynajmniej z perspektywy warszawskiej można zaobserwować, jak wielu cudzoziemców prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, w tej czy w innej formie. Działalność gospodarcza po angielsku to po prostu business. Business activity, commercial activity, sole proprietorship. Co robimy z działalnością, Antku? Well, we can run a business or conduct a business. Tak właśnie. Działalność gospodarczą się po prostu prowadzi. Wielu tłumaczom, prawnikom nie odpowiada słowo business. Twierdzą, że jest ono nieco ubogie. Chyba głównie dlatego, że jest to po prostu jeden wyraz, a nie jak w języku polskim dwa. Działalność gospodarcza. Stąd w naszym uzusie znajdziemy commercial activity, economic activity czy business activity. I należy się z tym pogodzić. Czasem na działalność gospodarczą mówi się również trade. Jak określimy przedsiębiorcę, Antku? Well, it depends on the context. It could refer to a legal business owner operating as a sole trader. Or it could refer more loosely to an entrepreneur, someone who starts up businesses at their own risk. W rzeczy samej, entrepreneur, czyli z francuskiego biznesmen, przedsiębiorca. Stąd rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym to Register of Entrepreneurs, o którym więcej za chwilkę. Każdy przedsiębiorca prowadzi w tej czy innej formie przedsiębiorstwo, czyli wyodrębnioną prawnie i ekonomicznie jednostkę gospodarczą. Przedsiębiorstwo zaś po angielsku to business, company or enterprise. Tak właśnie, enterprise, choć spotkałem się jeszcze z pojęciem undertaking. W jakiej formie można prowadzić działalność gospodarczą? Oczywiście w kilku różnych. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, którą prowadzi coraz więcej osób, ale również kilka innych. Of course. First of all, you need to decide whether you want to operate as a sole trader or as a civil law partnership, both listed in the CEIDG database, or in a more advanced form, a partnership or company registered in the National Court Register, the KRS. Sole trader, czy inaczej sole proprietor, to osoba działająca pod firmą, składającą się z nazwy oraz imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Coś jak Legal English Center. Osobie takiej, jako że nie łączy ją co do zasady stosunek pracy z kimś innym, możemy również powiedzieć, że jest self-employed, czyli samozatrudnioną. Before retiring, my father worked for many years as a self-employed taxi driver. Istotnie, tata Antka pracował przez lata jako taksówkarz. Czyli w polskich realiach sam sobie opłacałby ZUS, sam rozliczałby się z fiskusem, no chyba, że współpracowałby z jakąś dobrą księgową. Coś jak ja, taką najlepszą na świecie panią Ulą, którą serdecznie pozdrawiam. Warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest wpis do odpowiedniego rejestru, który prowadzą odpowiednie urzędy miejskie lub gminne. The first step is to apply
for listing in the Register of Trade run by your local municipality. We wniosku o dokonanie wpisu w tym rejestrze musimy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej wpisać następujące dane. The business name. Registered office and address. Place of residence and address. Mailing address if different from the address of the registered office or place of residence. Gdy wiele lat temu zakładałem moją pierwszą działalność gospodarczą, musiałem się wybrać do Urzędu Skarbowego oraz GUS-u, by uzyskać stamtąd odpowiednie numery. Czy tak jest nadal, Antku? Not at all, since the case is now handled by a so-called jedno okienko, or, as we say in the UK, a one-stop shop. After you receive written confirmation of company registration, you do not have to apply at the statistical office for either a REGON or a NIP number. Nazwy obydwu numerów weszły już na trwałe do użytku również w polskim Legal English i pewnie sami tak ich używacie. Przedstawmy jednak dla porządku ich znaczenie w języku angielskim, gdyby jakiś klient wiercił nam w tej sprawie dziurę w brzuchu. REGON – National Business Registry Number. NIP Tax Identity Number. Składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, musimy wpisać określony symbol PKD. W internecie umieszczono całe spisy kodów PKD, równolegle w języku polskim i angielskim. Łatwo je znaleźć, nie traćcie czasu i energii na ich tłumaczenie. Przedsiębiorcy mogą założyć spółkę, którą opisano w kodeksie cywilnym, a którą w pierwszym tłumaczeniu naszego kodeksu na język angielski określono dość niefortunnie jako civil partnership. Załóżmy, że trzech wspólników spółki cywilnej pojawiłoby się u brytyjskiego solicitora po poradę, mówiąc: "We are a civil partnership." Spotkaliby się zapewne z jego ogromnym zdziwieniem i z pytaniem w stylu: "Is this some sort of bigamy or something?" Otóż to. Civil partnership to związek partnerski, czyli pobłogosławione przez państwo stadło osób tej samej czy odmiennej płci, które cieszą się jakąś ochroną z jego strony, a trzy osoby to będzie najpewniej bigamia. No ale prawo rodzinne i opiekuńcze na chwilę odstawiliśmy, powróćmy do spółki cywilnej. Jak określić taką spółkę, by nie wprowadzić w błąd naszego cudzoziemskiego klienta? Civil law partnership. Dokładnie tak. W artykule 860 Kodeksu Cywilnego znajdziemy następującą definicję. By means of a civil law partnership contract, the partners undertake to strive to achieve a joint economic aim by acting in a specified manner, in particular by making contributions. A więc przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wspólnicy to partners i tak będziemy określali wspólników spółki osobowej, o czym później. A podstawowym obowiązkiem wspólników będzie wniesienie wkładów, czyli making contributions. Tyle na dzisiaj. Powtórzmy najważniejsze pojęcia z tego odcinka. Działalność gospodarcza to biznes, który można run, carry oraz conduct. Przedsiębiorca to entrepreneur albo business owner. O takiej osobie powiemy również ze względu na brak podległości służbowej, że jest self-employed. Przedsiębiorcy mogą zawierać spółki cywilne, czyli civil law partnerships, nie inaczej. Za tydzień dalej zajmujemy się działalnością gospodarczą. A ja już dzisiaj zachęcam Państwa do subskrybowania kanału Legal English Center, komentowania filmu oraz do ściągnięcia pliku PDF ze strony szkoły Legal English Center. Więcej o szkole Antka dowiedzie się ze strony nicecupofte.pl, o kursach stacjonarnych oferowanych przez naszą szkołę w Warszawie na stronie legalenglishcenter.pl, a o mnie samym na stronie notariusz-tłumacz.pl. Do zobaczenia wkrótce.